wszystkim bardzo fajnie, że Chorzów jest na takie spotkanie, na taki panel zaproszony, to po pierwsze. Mieliśmy okazję oczywiście rozmawiać o metropolii, ale nie tylko tej górnośląskiej, ale również łódzkiej, również o Trójmieście, także można było tak naprawdę wymienić doświadczenia. Wrażenia bardzo pozytywne, poza tym anturażem tutaj i tym pięknym miejscem, w którym się znajdujemy, to wydaje mi się, że dosyć istotne kwestie poruszaliśmy, między innymi transportu, między innymi projektów zielonych, także jestem zadowolony. No a przede wszystkim warto tutaj z samorządowcami rozmawiać, z prezydentami innych miast, żeby mieć też między innymi wpływ na to, w jaki sposób samorządy są finansowane z budżetu centralnego i wypracować sobie swoje ścieżki i swoje sposoby na pozyskiwanie tych środków, które są skrojone de facto pod konkretne miasto, bo tak jak tutaj było wspominane, nie wszystkie rozwiązania w każdym mieście się sprawdzają. Na tych początkowych etapach mojego tutaj zarządzania miastem, na tym, żeby rzeczywiście tą wiedzę pozyskiwać, wymieniać się tą wiedzą i przede wszystkim też to, co mówiłem na początku, jakby tutaj na mojej inauguracji, żeby przywrócić też miejsce Chorzowa na mapie Polski, ale to się nie stanie samo, dlatego też będę tak naprawdę ambasadorem również tych działań.